Powiedziałaś, w którymś z wywiadów, że poznaliście dużo historii osób transpłciowych. No. Pamiętasz takie, które ja myślę, że wywarły nie, no, największy no, wpływ no ta na No, ale ta siebie? historia, która jest u nas w filmie, jest wzorowana na prawdziwej historii. Spotkaliśmy lekarza, który powiedział nam, że przyszła do niego kobieta, której historia jest trząsająca z mojej miejscowości, która ma dwójkę dzieci i żonę. To jest jedyna para w Polsce, która jest nadal małżeństwem, chociaż powinny, powinny się rozwieść w świetle polskiego prawa. Pojechaliśmy tam, spotkaliśmy jakby no dwie kobiety, dwie, dwoje dzieci i całą taką historię, że super nieprzychylne nie, nie było wobec niego i rodzice, którzy się nie odzywali, mieszkając w jednym budynku. I miasteczko, które udawało, że nie widzi tego w ogóle, mm -hmm. że ta kobieta jest kobietą. Ciągłe mówienie, że męskim zaimkiem, jakby kompletnie ignorowanie, jakby w ogóle nie zauważanie tego, czyli jakby już nawet coś niesłachanie paradoksalnego, plus pani prokuratur z tej prokurator.